Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Zachęcam Was także do zakupu mojej książki Stach i śmieci. To detektywistyczna, ekologiczna historia, osadzona w szkolnych realiach. A jej bohaterami są uczniowie klasy 4B. Idealnie sprawdzi się na prezent dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Książka jest do nabycia na Allegro, link zostawiam w opisie. Dzisiaj opowiem Wam o sprawie, która została rozwiązana dzięki programowi telewizyjnemu i krakowskiemu Archiwum X. Przenosimy się do Zakopanego. Był 30 września 1993 roku. Tego dnia, z samego rana, na równi krupowej, kobieta idąca do pracy, zauważyła wystającą z krzaków ludzką nogę. Gdy podeszła bliżej, zobaczyła zwłoki kobiety. Wezwała policję. Ciało było zmasakrowane i obnażone. Na pierwszy rzut oka wszystko wskazywało na motyw seksualny. Po dokładnych oględzinach okazało się, że przyczyną śmierci kobiety były liczne ciosy zadane nożem w twarz i klatkę piersiową. Nie ulegało wątpliwości, że kobieta umierała w męczarniach. Ofiara była w zaawansowanej ciąży. Dziecko również nie przeżyło ataku szaleńca. Okazało się, że była to dziewczynka. Sekcja zwłok wykluczyła gwałt. Najprawdopodobniej morderca zaatakował kobietę nieco dalej, a potem jej ciało przeciągnął około 80 metrów. Dlaczego zginęła ciężarna kobieta i kto okazał się być jej mordercą, o tym już za chwilę. Policja bardzo szybko ustaliła, że zamordowaną była 29-letnia Danuta. Razem ze swoim mężem Kazimierzem długo starali się o dziecko. Kiedy okazało się, że Danuta jest w ciąży, byli bardzo szczęśliwi. Dziecko miało przyjść na świat pod koniec roku. We wrześniu Danuta przyjechała do Zakopanego w odwiedziny do matki i znajomych. Była też w bibliotece, gdzie pożyczyła kilka książek dotyczących dzieci. Spacerowała po centrum, bowiem zapamiętał ją jeden ze sprzedawców pamiątek. Następnego dnia rano do Kazimierza przyjechała policja. Poprosili, żeby pojechał z nimi do prosektorium. Mężczyzna zapewniał, że to musi być pomyłka kto mógłby zabić kobietę w ciąży. Prawda okazała się okrutna. Policja przeprowadziła szereg czynności i zabezpieczyła wiele śladów. Na miejscu zbrodni znaleziono m.in. reklamówkę z jabłkami oraz bilet autobusowy z 29 stycznia. Sprawdzano, czy w ostatnich latach nie doszło do podobnej zbrodni. Okazało się, że ślady, które zostały pozostawione na miejscu, nie należały do żadnej z osób będących w policyjnej bazie. Zakładano, że sprawcą zbrodni mógł być przyjezdny. Policja długo nie miała żadnego punktu zaczepienia, aż znalazł się świadek, który mieszkał w sąsiedztwie dworca PKP. Wspomniał o kobiecie, która przyszła do jego domu i prosiła o pomoc. Była zakrwawiona. Mówiła, że zaatakował ją obcy mężczyzna. Okazało się, że do tego zdarzenia doszło tego samego dnia co do morderstwa. Policja powiązała obie sprawy. Mimo licznych działań policji, przeprowadzonych na szeroką skalę, nie udało się znaleźć sprawcy i sprawa morderstwa na równi krupowej została po roku umorzona. Minęło 10 lat. Wtedy właśnie sprawa trafiła do krakowskiego archiwum X. Wówczas jeden ze śledczych zauważył rany na udział ofiary. Miała ona specyficzny kształt i była poszarpana. Podobne rany były wynikiem zawieszania bydła na haku rzeźniczym. Skonsultowano ten trop. Potwierdzili go biegli z katedry medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponownie przejrzano akta sprawy i sięgnięto do archiwum zakopiańskiej policji. Przeanalizowano przypadki ataku na kobiety w ciągu kilku dni przed zabójstwem Danuty. Okazało się, że w pobliżu dworca kolejowego biegał mężczyzna, który wymachiwał łańcuchem, do którego przymocowany był rzeźniczy hak. To nasunęło przypuszczenia, że ofiara była przypadkowa. Szukano też kobiety, która feralnego dnia miała rany szarpaną nogi, ale w szpitalu nie było takiej informacji. Podejrzewano, że sprawcą mógł być seryjny morderca, atakujący najpierw łańcuchem z hakiem, a gdy ofiara traciła równowagę, zadający cios nożem. Udało się odnaleźć kilka kobiet, które sprawca zaatakował, ale żadna z nich nie zapamiętała jego wyglądu. Postawiono szereg hipotez. Jedna z nich wskazywała, że mordercą mógł być mężczyzna chory psychicznie. Policjanci byli niemal pewni, że Hakowy ponownie zaatakował. Szukano też niedoszłych ofiar w placówkach medycznych. Sprawa została nagłośniona w 2004 roku w programie Bezprzedawnienia. Już po kilku dniach do krakowskiej policji zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że zabójcą Zakopanego jest jej mąż Piotr. Małżeństwo wspólnie oglądało w telewizji wspomniany program. Wtedy Piotr opowiedział żonie, jak doszło do morderstwa. Kobieta była w szoku. Od kilku lat byli zgodnym małżeństwem, mieli córkę. Kobieta zażądała, aby mężczyzna zgłosił się na policję. Ten jednak odmówił. Piotr został zatrzymany podczas meczu piłkarskiego. Przyznał się do zabójstwa kobiety na równi grupowej. Złożył wyjaśnienia i wziął udział w wizji lokalnej. Potem zmieniał zeznania. Został poddany obserwacji psychiatrycznej. Wykazała ona, że w momencie popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Morderca mieszkał w Zakopanem, a po zbrodni przeniósł się do Krakowa. Pracował w jednej ze stacji telewizyjnych jako elektryk. Cierpiał na stany chorobowe, które powracały. Tego dnia miał wypić dużo alkoholu w jednym z zakopiańskich barów. Potem razem z kolegą zauważyli kobietę w ciąży. Morderca poszedł za nią, chwilę rozmawiali i usiedli na ławce. Wtedy on zasnął, a gdy się obudził, był cały we krwi. Obok leżały zwłoki kobiety. Kolejne przesłuchania obfitowały w dalsze szczegóły zbrodni, ale mężczyzna zaczął zmieniać wersję zdarzeń twierdził że w przenoszeniu zwłok pomagali mu dwaj inni mężczyźni nie umiał wytłumaczyć motywów swojego czynu zadawania tak licznych ciosów nożem który miał w plecaku o haku cały czas milczał i nie chciał rozmawiać na ten temat sąd okręgowy w nowym sączu uznał w 2005 roku że piotr zamordował w 1993 danutę orzekł umieszczenie mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze. Istniało bowiem duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości może ponownie dokonać okrutnej zbrodni. Przez długi czas policja podejrzewała, że zabójcą Danuty był jej mąż Kazimierz. Przyznanie się Piotra ostatecznie oczyściło go z bezpodstawnych oskarżeń. Jest jeszcze jeden wątek tej sprawy. Otóż krótko po morderstwie Danuty, brat Piotra wyjechał do Szwecji. Nie był przesłuchiwany w sprawie, a mieszkał blisko miejsca zbrodni. W realnego dnia był też w barze, w okolicach którego Danuta była widziana ostatni raz żywa. Pojawiła się hipoteza, że być może był świadkiem morderstwa, albo może został zmuszony do ukrycia zwłok. Tego nie udało się ustalić. Podobno od tego wydarzenia mężczyzna nie przyjechał do kraju. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka Małopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.